Dzień dobry, Idąc i bardzo serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji perfum marki Jan Barba. Jest to nasza polska marka perfum, może część z Was ją kojarzy. Jest butik w Warszawie Jan Barba. Dlaczego te perfumy? Bo po pierwsze lubię odkrywać i recenzować perfumy naszych polskich, rodzimych producentów. Po drugie wymieniłem kilka zdań mailowo z twórcą tych perfum, z Bartoszem Puzio, i otrzymałem próbki do testów. Czy to wpłynie na jakoś na moją recenzję? Absolutnie nie, będę w 100% szczery, obiecuję, to nie można mnie kupić za próbki. Mam wyższą cenę. Od Bartosza otrzymałem 9 próbek, wszystkie poza perfum i Szyprę. Nie wiem właściwie, czy są wycofywane, czy co, bo spytałem, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Pewnie gdzieś tam Bartoszowi umknęło. W każdym razie Szyprę załatwiłem sobie sam i mam flakonik. Fajny kolorek. Jeszcze więcej zdrobnień mogłem zawrzeć w tym zdaniu. Szyprę wpadł w moje ręce zupełnie przypadkowo, bo nie chciałem go umieszczać w zestawieniu, no bo nie miałem ich po prostu, a ciężko dosyć o te perfumy jakoś na grupach perfumowych i tak dalej. Ale jedna z osób, Konrad, który okazał się też oglądać moje filmy od czasu do czasu, który kojarzył mnie z YouTube'a, okazało się, że ma ten flakon. Jak wysyłał mi zdjęcie swojej kolekcji, patrzę, o wow, Szypr od Jana Barby. I tak się okazało, że chciał się ich pozbyć i sprzedał mi je w dobrej cenie, także mam też Szypr. Jej! Czyli będzie wąchanie pełnej kolekcji. Dzisiaj nałożę 5 perfum na skórę, kolejnego dnia kolejne 5, potem się z nimi zaznajomię, jakoś tak pojedynczo sobie powącham, ponoszę i wrócę do Was z podsumowaniem. No ale najpierw zacznijmy sobie od tego naszego wąchania. W ciemno, właściwie to nie w ciemno, bo wiem co wącham, ale nie znam żadnych nut, nie wiem nic o tych perfumach, absolutnie nie znam żadnych kompozycji. Widziałem, że są to podobne perfumy naturalne, ogólnie perfumy i kosmetyki naturalne, mam nadzieję, że nie w 100%. W sensie ja nie lubię perfum naturalnych w 100%, bo po pierwsze jest to bardzo trudne, aby uzyskać coś dobrego w 100% z naturalnych składników, czy coś dobrego, coś perfumowego, projektującego, długotrwającego, bla bla bla. Syntetyki są super i korzystajmy z nich, więc ja jestem jak najbardziej za używaniem syntetyków w perfumach. No. Także no, takie są moje preferencje. Może po prostu nie poznałem dobrej marki tworzącej perfum w 100% naturalnych, ale raczej jest ich niewiele. No i poznawałem też dosyć dobre, wydaje mi się, ale żadne mnie jakoś nie zauroczyły. No po prostu nie. Syntetyki są super, używajmy ich. Także, no dobra, bez zbędnego przedłużania, pierwszy Aioku. Ziołowe uderzenie, takie pachnie faktycznie naturalnie w tym otwarciu, tak kamforowo, ziołowo. Cytrusowe, jest to cytrusowość w stylu trawy cytrynowej. Nie wiem w sumie jak to lepiej opisać. To jest taki charakterystyczny dla trawy cytrynowej zapach, mam wrażenie. No taki ziołowo-cytrusowy, bardzo naturalnie pachnący. W tle mam wrażenie paczulowo, tak właśnie, ta paczula jest bardzo fajna, bo nie jest taka czekoladowa, kakaowa, jest trochę taka wilgotno-pleśniowa odrobinę, ale bardziej idzie w kierunku takim ziołowym. Bardzo, bardzo fajna, taka ziołowo-drzewna, paczulowa nuta. Ogólnie zdecydowanie drzewnie, w tym otwarciu no cytrusowo zdecydowanie. Trochę cytryna, troszkę właśnie zatrawa cytrynowa, taki ziołowo-cytrusowy klimat. To chyba tyle w tym otwarciu. No dobra, nuty. Werbena cytrynowa, czyli jednak nie trawa cytrynowa. No dobra, nie wiem jak pachnie werbena w sumie, tak szczerze mówiąc, ale pewnie podobnie. Potem mamy ud, paczula, wetyweria, mech dębowy, cypriol i cedr. Spoczko, dobra. Dalej, kolejny Angle. Lawenda, ale ładna, bardzo ładna, taka ziołowa, naturalna, mocna, charakterna lawenda. Chociaż też nie pozbawiona takich fajnych nut kumarynowych, kojarzących się z sianem. Taka ziołowa, charakterna, ale też nie pozbawiona tego ciepła lawenda. Do tego tytoń mam wrażenie, takie nuty właśnie kumarynowe, siano, tytoń, jakieś takie nuty ziołowe, troszkę herbaciane może. Bardzo taki suchy, wiejski, błogi zapach. Bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny. Też w otwarciu troszkę takich nut cytrusowych, ale to raczej dosyć szybko opadnie. Ale to tło jest bardzo fajne, właśnie takie tytoniowe nuty, troszkę jakby tonkowe, waniliowe. A wszystko pachnie naprawdę, naprawdę ładnie, naturalnie. Takie akcenty pudrowe, waniliowe tutaj są. No, fajne nuty. Lawenda, mech dębowy, kumaryna, tytoń, cedr i przyprawy.
Wiecie co, ja będę sprawdzał nuty na oficjalnej stronie, bo na Fragrantice to różnie bywa, a na pewno tu one są, także tak będzie wiarygodniej. Dobra, w Ayoku nuty się zgadzały, a w Angle... W Angle się nie zgadzały, a no proszę, dobra. Także nuty to ziołowa lawenda, potem mamy tonkę, świeży biały tymianek, pudrowy irys, wetyweria, mech dębowy, cypriol i cedr. Że trochę tutaj na Fragrantice zabrakło, bywa. Dobra. Ach, bardzo, bardzo ładne. No dobra, no to czas na nasz szypr. O Jezu, ciemne, jakbym sobie wylał sos sojowy na rękę. No dobra. Oj. Zapachniało mi trochę rybą w otwarciu, nie wiem dlaczego. No nie, no dobra. Coś mi tak buchnęło, ten taki pierwsze opary do mnie dotarły, to tak taki dziwny zapach, ale też taki ziołowy, taki wiejski, jakieś siano, suszone zioła. Tu jest dosyć słodko, jakieś takie suszone kwiaty, mam wrażenie, balsamiczne, waniliowe, takie bursztynowe nuty. Waniliowe może nie, może bardziej takie żywiczno-balsamiczne, kadzidlane. Ale nie jest to takie palone kadzidło, bo takie świeże, świeże właśnie, jakieś żywice. Ciepły, żywiczny, kwiatowy. Te żywice są bardzo, bardzo fajne, takie gęste, słodkie. Nie wiem, labdanum prawdopodobnie, takie nuty skórzano, dymne, ale też takich suszonych owoców. Takie rodzynkowe, bardzo ładny zapach. Nuty według Fragrantiki to kwiaty, żywice i drewno, więc podejrzewam, że na stronie producenta będą inne. Bergamotka, jaśmin, fiołek, tuberoza, róża damasceńska, piżmian, labdanum i styraks. No, że ten jaśmin, tuberoza to bym nie powiedział, szczerze mówiąc, ta róża i fiołek jak najbardziej, to już bardziej się też tak pudrowo, ta róża, takie suszone płatki róży trochę. Super, dalej. Kolejny jest florist. Dobra, florysta leci na skórę. Faktycznie pachnie kwiaciarnią, Zielony, wodny, kwiatowy zapach, taki miks kwiatów, jakiś może hiacynt, coś takiego, takie wodne, zielone nuty kwiatowe. Troszkę metaliczna ta zieleń, troszkę taka właśnie gorzka, trawiasta. Troszkę takich cytrusów mam wrażenie w otwarciu, ale... Chociaż może to bardziej ta zieleń sprawia takie wrażenie, taka właśnie goryczkowa zieleń nieco. Ale zapach ogólnie ma swój ciężar, ma w tle takie nuty drzewne, kwiatowe, takie cięższe kwiatowe. Tu bardziej białe kwiaty niż w tym szyprę czuję, mam wrażenie. Tutaj ten jaśmin, tuberoza, no. Czuję też takie nuty jakby piżmowe, mam wrażenie, że jakieś takie nieco... Dobra, nuty. Dobra, na Fragrantice już widzę, że nie ma co. Według producenta jest to neroli, geranium, akacja, tuberoza i cywet. Stąd ten zwierzaczek. Troszkę go w tle jest. Faktycznie może neroli, no to tak troszkę takie nuty takiego proszku do prania. Nieco metaliczne tutaj są. Dobra, fajne. I ostatni dziś Gloria. No to bardzo urocze. Kwiatowe, ciepłe, mydlane. Troszkę mam wrażenie, troszkę takie cynamonowe jakby. Jakieś nuty takie korzenne, cynamonowe tutaj czuję, mam wrażenie. Ogólnie takie miłe, pudrowe, miękkie, mydlane, czyste, kwiatowe. No właściwie tyle. No bardzo przyjemne. Chociaż wydaje mi się, że z tej piątki, którą dziś testowałem, raczej takie najbezpieczniejsze, najnudniejsze. Nie, bardzo, bardzo ładne. Mają w sobie jakiś taki akord koloński, taki właśnie neroli, bergamotka, petit grain, takie właśnie goryczkowe, proszkowe, czyste nuty, a to wszystko jest takie bardzo, wiecie, ugładzone, kremowe, gładkie. Nie no, bardzo ładny jest. Bardzo ładny. No dobra. Neroli, petit grain, gałka muszkatołowa, jaśmin, róża, arcydzięgiel, ilang, mirta. Drzewo sandałowe, piżmian i Ambretto Light. Dobra. No i tu chyba widzimy, że perfumy te nie są w 100% naturalne. No wcześniej był cywet, więc podejrzewam, że nie. Był to jednak prawdziwy cywet i bardzo dobrze. Tutaj Ambretto Light, czyli piżmo syntetyczne. I bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze, że to nie są w 100% naturalne perfumy. No nic. Tyle. Widzimy się za chwilę w drugiej części.
No dobra, czas na kolejny dzień pierwszych wrażeń i Meta Rosa idzie pierwsza na skórę. Bardzo ładna róża. Róża plus geranium. Geranium takie na... No tak mi się wydaje, jednak takie metaliczno-ziołowe nuty tutaj są. Bardziej takie metaliczne, cytrusowo-szorstkie, nie wiem jak to lepiej opisać. Ale ogólnie różanie. Róża bardzo przyjemna, kojarzy mi się troszkę z różą Profumum Roma, Rosei Mundi. Są takie perfumy, które mam w kolekcji i bardzo lubię. Ta róża jest taka fajna, marmoladowa. Troszkę mi się kojarzyła winogronowo zawsze. I tutaj też tak troszkę winogronowo według mnie jest. Podoba mi się to, że on nie jest taki... nie jest taki ciężki, zwalisty. Ma w sobie taką fajną lekkość. Znaczy, on, to nie jest lekki zapach. To jest raczej zapach z takich cięższych różanych, ale ma w sobie coś takiego... taką iskierkę. Właśnie metaliczno-zieloną, ziołową, nieco cytrusową. Też jakaś taka przyprawowość tutaj jest fajna w tle. Dobra, sprawdźmy nuty. Róża majowa, jaśmin, sambak, liście róży damasceńskiej, róża damasceńska, irys, drzewa sandałowe, cywet i paczula. Może troszkę paczuli w tle, takiej, no właśnie takiej ziołowo-drzewno, może troszeczkę czekoladowej, a tak troszeczkę. Fajny, naprawdę fajny. Kolejne. Sereil kolejny. Bardzo nietypowy, bardzo oryginalny, nie wąchałem jeszcze czegoś takiego. Drzewno-mleczno-ciasteczkowy, ale przy okazji to nie jest zapach deserowy, on jest bardzo wytrawny. Znaczy bardzo, no raczej jest wytrawniejszych, ale taką ziołowo-ciasteczkowo-herbatnikową, może trochę biszkoptową nutę tutaj wyczuwam. Jakieś takie polne kwiaty, polne zioła. Jakieś takie nuty przyprawowo-balsamiczne, nie wiem, czy benzoes, wanilia, jakieś właśnie takie klimaty. Ale ma w sobie jakąś taką deserowość, kurczę. Fajny, taką herbatnikową, właśnie biszkoptową. Mam wrażenie, że troszeczkę róży w tle, takiej marmolady różanej, jakby w tle się czaiło. Troszkę jak pączek może. Chociaż nie, pączek, no nie, to może złe określenie, bo z taką marmoladą różaną i pączkiem może się kojarzyć na przykład Montal Intense Café, może ktoś was kojarzy, raczej popularne niszowe pachnidło, to nie jest w ogóle ten klimat. Ta róża tutaj mam wrażenie, że jest jakaś taka nutka w tle, bardzo, bardzo fajna, ale głównie mówię, i ziołowy, siano, trochę tonki, jakieś benzoes, wanilia, jakieś przyprawy korzenne, może cynamon. I ten biszkopt, no kurczę, wow, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo oryginalny, sprawdzę nuty. Neroli, róża damasceńska, tonka, drzewo sandałowe, piżmian i wanilia. Fajny, naprawdę fajne pachnidło. Fajna jest taka pudrowość, podejrzewam, że to wanilia, tonka pewnie, ale też ten piżmian, czyli ambret. Może taką fajną pudrowość wprowadzać. Ja nie jestem fanem tej nuty, ogólnie tego składnika ambret. Czyli piżmianu właściwego, ale tutaj wydaje mi się pasuje zdecydowanie. Czas na ostatni ekstrakt, czyli superiore. Musujący, cytrynowy zdecydowanie, taki olejek cytrynowy. Trochę kojarzy mi się z nim dwa, cytrynowym właśnie. Taka słodka, skórkowo-cytrynowa nuta. Tak bardzo taki musujący, pachnie trochę jak Coca-Cola, albo jakiś ogólnie napój gazowany. Tego nuty takie metaliczno-ziołowe, troszkę kojarzące się męsko, nie wiem, może lawendowo-rozmarynowe, coś takiego. Wyczuwam tutaj też troszkę nuty takie skórzane troszkę, takie dymno-skórzane nutki jakby. Na tym otwarciu głównie ta taka słodka, cukierkowa, lepka wręcz cytryna, ociekająca. Chociaż nie, ociekająca sokiem cytryna, to może kojarzyć się kwaśno, takim ociekająca z syropem, nie wiem, kandyzowana cytryna może, o. Nuty to cytryna, cytron, bergamotka, pomarańcza, mandarynka, lawenda, rozmaryn, biały tymianek, mięta, melisa, piżmian, balsam tolu, mirra i ambroksan. Właśnie to ambroks super, ale to... To samo. No. Dobra, czas na wody toaletowe. Z wód toaletowych mamy Aioku. Aioku był też w wersji ekstraktu. Oraz Olimpia. I Olimpia w wersji ekstraktu. Olimpii nie było. Także Aioku pierwszy.
Tu natomiast w przeciwieństwie do tego ekstraktu mam wrażenie, że od samego otwarcia wyczuwam nuty takie nieco zwierzęce, przybrudzone. Nie wiem, czy ten ud cypriol nieco mam wrażenie takie fizjologiczno-piżmowe, może cywetowe, albo po prostu jakieś takie brudne piżmo. No ogólnie cytrusowy, drzewny, ziołowy zapach, właśnie z taką nutką piżmowo-fizjologiczną. Nuty to werbena cytrynowa, wetyweria, hedion, patchouli, drzewo cedrowe, cypriol, mech dębowy, ud i tonalide. To jest piżmo jakieś, nie pamiętam dokładnie jego właściwości i jak pachnie, ale jest to piżmo jakieś syntetyczne. No piżmo to ma pachnieć tak słodko, pudrowo, piżmowo po prostu. No dobra, spoczko. No jest tu taka kremowość, gładkość mam wrażenie, chociaż te fizjologiczne nuty to bardziej ten akord agarowy wydaje mi się. Dobra, Olimpia ostatnia. Okej. Aldehydowy w otwarciu. Aldehyd wydaje mi się C12MNA. Daje takich nut bardzo musujących, kojarzących się z jakimś napojem gazowanym. Jest często używany w jakichś akordach kadzidlanych. Możecie go znać chociażby z Comme des Garçons Avignon albo Full Incense od Montal. Właśnie takie typowe nasze kościelne kadzidło. Znaczy no dużo perfum, które mają pachnieć właśnie tak sakralnie, kościelnie, używa tego aldehydu. I tutaj wydaje mi się, jest on użyty. No ogólnie ma taką iskierkę aldehydową. Ale poza tym jest taki owocowy, kwiatowo-owocowy. Mam wrażenie, że jakieś nuty, no poza tym, że cytrusowe w tym otwarciu, to taka czarna porzeczka, może liść czarnej porzeczki, ogólnie jakaś taka owocowość, kwiatowość, zwiewność, bardzo taki bardzo fajny, transparentny, lekki, zwiewny zapach, który też ma pazura, ma charakter. Wiecie, te molekuły typu ISO i Super, Hedion, wydaje mi się, że to tutaj jest tutaj użyte w dużych ilościach. Bardzo, bardzo umiejętnie, zdecydowanie. Nie jest taki, molekularny potworek. Chociaż ogólnie Hedion i ISO i Super to jest podstawa bardzo, bardzo wielu perfum i tych tanich, i tych drogich, więc ogólnie jest taki bardzo, bardzo transparentny, zwiewny, bardzo, bardzo przyjemny. Aldehydowy, cytrusowy, nieco pudrowy, kwiatowy, owocowy. Bardzo ładny. Nuty to słodka pomarańcza, neroli, aldehydy, czarna porzeczka, hedion, rodinol. Nie wiem co to, ale zaraz sprawdzę. Róża majowa, syntetyczne piżmo, ISO i super, piżmian, mech dębowy, drzewo sandałowe, wanilia, tuberoza i aldehyd cynamonowy. Sprawdźmy, czym jest ten rodinol. Nazwę słyszałem, ale nie pamiętam. Okej, jest to coś a la citronellol, to jest taka molekuła odpowiedzialna w dużej mierze za zapach róży. Taka różano, świeża, cytrusowa, może trochę geranium. Ja głównie jest to taki świeży, czysty, różany zapach. Bardzo ładne. Nieco w klimatach retro, vintage właśnie, takie przez te nuty aldehydowo, pudrowo, kwiatowe, ale jednak ma w sobie taką nowoczesną transparentność. Wow, bardzo, bardzo fajne. No dobra, tyle jeśli chodzi o kolejne otwarcia i widzimy się za chwilkę w podsumowaniu. No dobra, perfumy marki Jan Barba potestowane i myślę, że jestem gotowy, aby co nieco już o nich powiedzieć. Zanim może powiem więcej o marce całej, jako całokształt, co o niej sądzę, przejdźmy do tego, jak perfumy się rozwijały na mojej skórze i co sądzę o każdej jednej kompozycji. Zacznijmy sobie tak, jak zaczęliśmy na początku, w otwarciach od Ayoku. Ayoku w otwarciu nie zapowiada tego, co nadejdzie później. Na początku jest taki dosyć mocno cytrusowy, ale z czasem właśnie wychodzi ud i cypriol. I ten ud, muszę przyznać, że jest taki troszkę animalistyczny, taki troszkę zwierzęcy, trochę brudny, nie jest taki ugrzeczniony zachodni ud. Jednak coś takiego mocniejszego, troszkę bardziej blisko wschodniego może. No i ten cypriol, jak ktoś nie wie, jak pachnie cypriol, to w sumie trudno mi opisać ten zapach. Jest taki suchy, wytrawny, ziołowy, często się go używa w akordach właśnie żywicy agarowej.
całkiem charakterystyczny zapaszek. Potrafi on wprowadzać też takich nut właśnie skórzano, takich wytrawno-drzewnych, trochę ziemistych, troszkę jak wetyweria. I swoją drogą, co do wetyweri, to wetyweria też tutaj czuję, ona z czasem zaczyna na mojej skórze wychodzić, właśnie taka ziemisto-drzewna, korzeniowa nuta. No i po jakiejś godzinie, dwóch na skórze ten zapach właśnie robi się taki mocny, drzewny, charakterny, wytrawny, właśnie ud, drewno, cypriol, wetyweria. Nadal mamy te zioła, te cytrusy w tle raczej, głównie jest to ciężkie drewno, ale te zioła i cytrusy są i to jest bardzo, bardzo fajne, bo sprawiają, że ta kompozycja nie jest taka, wiecie, płaska, jednowymiarowa, za bardzo ciężka. Fajną ma taką iskierkę dają tej kompozycji. W bazie drzewny, skórzany, troszkę słodki, troszkę jakby kumarynowy, jakieś nuty kojarzące się z sianem. No ogólnie bardzo spoko kompozycja. Trwała na mnie z 8 godzin. Po jakichś 4-5 godzinach już była raczej delikatna, bardzo blisko skórna. Spoko. Fajnie. Dalej Anglais. No Anglais jest śliczny. W sensie nie wyobrażam sobie, że może się komuś nie podobać. Lawendowy, tonkowy, siano, zioła, nieco wanilii, takie nuty jakby troszkę cukierkowe, takich cukierków ziołowych. Naprawdę bardzo taki błogi, sielski, niesamowicie miły zapach. Z czasem zacząłem w nim wyczuwać jakieś takie nutki anyżowe. Ale to właściwie tyle. Czasem pachniał po prostu jak tonka, jak siano, jak kumaryna, ale to wszystko pachniało, to było podszyte ziołami, takimi notami właśnie ziołowymi i to pachniało tak niesamowicie naturalnie, tak niesamowicie przyjemnie. Mnie ten zapach naprawdę zauroczył. W bazie robił się jakby nieco taki kremowo-sandałowcowy, tak troszkę męsko mi się w tej bazie kojarzył, tak właśnie kumarynowo, jakby sandałowcowo, troszkę mi się skojarzył z bazą Bleu de Chanel, którą bardzo lubię swoją drogą, ale to tam, no, nieważne. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo przyjemny zapach. Trwał na mnie też 8 godzin około, może nawet troszkę dłużej, 8-9, może w porywach do 10 godzin. Projekcja wydawała się być raczej umiarkowana. Bardzo, bardzo przyjemne pachnidło. Kolejny szypr i szypr pachniał tak jak mówiłem w otwarciu przez praktycznie cały czas. Mieliśmy jakieś takie nuty różane, w razie płatków róży, jakiś fiołek właśnie pudrowy, jakieś nuty białokwiatowe, takie gęste, żywiczne, balsamiczne, suszone owoce, suszone zioła. Kurczę, naprawdę, naprawdę bogaty zapach. Z czasem robił się po prostu troszkę wytrawniejszy, troszkę bardziej żywiczny, balsamiczny, szedł w takim kierunku, ale jakoś specjalnie na skórze się nie rozwijał i w sumie nie będę na to narzekał absolutnie, bo bardzo mi się to podobało. Kompozycja naprawdę, naprawdę trafiła w me gusta. Jakieś 8 godzin na mojej skórze siedział, projekcja raczej z tych umiarkowanych, bardzo, bardzo spoko. Dalej Florist. Jak opisywałem otwarcie, to wspominałem o jakiejś metaliczności i tak dalej i z czasem na mojej skórze, pół godziny na skórze i doszło do mnie, co to jest. Granium, takie metaliczne, szorstkie granium. 100% i tego granium jest tutaj bardzo dużo i z czasem mam wrażenie, jest go ono coraz bardziej na tej skórze wychodzi. To jest bardzo, bardzo przyjemna nuta, właśnie taka metaliczna, kojarząca się różanie, bardzo żywa, świeża. Poza tym oczywiście jakieś takie gorzkie nuty a la Neroli Petitgrain, nuty takie trawiaste, zielone, nieco pudrowe. Z czasem robił się nieco taki jakby fizjologiczny w tle, ogólnie cięższy, gęstszy i właśnie taki fizjologiczny, jakby piżmowy. Spoko, taka słodycz, taka cielista słodycz tam w tle gdzieś mi zaczęła grać, mój nosek tak to odbierał. A poza tym po prostu pachniał kwiaciarnianie i tyle. I jeśli lubicie zapach kwiaciarni, myślę, że Florist może trafić w wasze gusta. Trwał na mnie z 8 do 10 godzin, projekcja również umiarkowana, chociaż ten początek muszę przyznać, że no jest dosyć mocno dyfuzyjny, właśnie te nuty takie zielone, metaliczne, ziołowe, no jest to dosyć mocne, ale no po jakimś czasie już osiada bliżej skóry i wydaje się być łatwiejszy. No i Gloria. I ogólnie Gloria to najdroższe pachnidło marki. Kosztuje 1060 zł za 30 ml. Ogromna cena. A wydawało mi się być najnudniejsze
całej serii, takie najzwyklejsze. Pachniało na mnie po prostu tak kolońsko-cytrusowo. To nie była taka kolońskość, wiecie, taka typowa, ostra, nudna kolońskość. Tam były jakieś nuty nieco korzenne, takie gładkie, kremowe, drzewne. Ma sobie jakąś taką głębię. Jest taki fajny kwaskowaty, jest bardzo taki przestrzenny. Ale po prostu do mnie nie przemawia. Jest taki nudny. Jakaś godzina, dwie na skórze i po prostu zaczyna na mojej skórze pachnieć mydlanie. Jak takie kolońskie, mydlane pachnidło z sandałowcem w tle. I to właściwie tyle. Trwał na mnie z 6 godzin. Projektował prawie wcale. Nie wiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego pachnidła, przykro mi. Kompletna średniawka, jak dla mnie, w dodatku bardzo, bardzo droga. Jestem na nie. Kolejna Meta Rosa. Czyli mój faworyt chyba, tak mi się mocno wydaje. To jest pachnidło pachnące troszkę, jak już mówiłem, to chyba jak opisywałem otwarcie, do Profumum Roma Rosae Mundi jest podobne. To jest bardzo, bardzo ładna róża, właśnie taka nieco winogronowa, żywa, czerwona, z nutami owocowymi, nieco gumobalonowymi, bardzo, bardzo ładna. I tutaj też to tak pachnie, do tego nieco wanilii, nieco paczuli, takiej fajnej, słodkiej. Przez bardzo długi okres jest taki żywy, musujący, czerwony, naprawdę, naprawdę fajny. Użyłem słowa czerwony do określenia zapachu, no ale chodzi mi, że jest taki żywy, różany, no. Może tak. Z czasem zaczyna iść w takim troszkę może retro kierunku, takie nutki nieco ziołowe wychodzą, właśnie może ta paczula, jakaś taka mydlaność ziołowa, no i ta róża, no to wszystko kojarzy się nieco retro, natomiast absolutnie mi to nie przeszkadzało. Ja wszystkie retro pachnidła różane lubię, w ogóle róże w perfumach bardzo, bardzo lubię i to naprawdę, naprawdę bardzo mi się podobało i chyba było najtrwalszym i najlepiej ogólnie projektującym, najlepszym parametrowo pachnidłem na mojej skórze, przynajmniej tej marki. Trwał na mnie z 12 godzin, myślę, projekcja była raczej taka wyraźna. To żadne z tych pachnideł nie jest zabijające projekcją, taka umiarkowana z plusikiem, ale jesteśmy naprawdę długi czas wyczuwalni nosząc to pachnidło. Czy nie wiem, czy my, ja byłem. Każda skóra inaczej jakoś tam na perfumy reaguje, każdy nosek inaczej je odbiera, także miejcie to na uwadze, ja tylko opisuję swoje wrażenia. I na mnie był naprawdę, naprawdę dobry i trwał długo. Łapka w górę. Kolejny Sereil i te perfumy po jakiejś, nie wiem, godzinie, może trochę mniejszej ilości czasu na skórze zaczęły pachnieć po prostu tonkowo, pudrowo, migdałowo, waniliowo, troszkę to było nudne. To otwarcie myślałem, że po tym otwarciu spodziewałem się może czegoś więcej, że trochę dłużej będzie on taki żywy, ciekawy, a no poszedł w taką stronę taką po prostu nudno, pudrowo, migdałowo, tonkowo. Była to bardzo ładna tonka, nie zrozumcie mnie źle. Taka kokosowa, korzenna, waniliowa, nieco gumowa. Troszkę mi się kojarzyło to pachnidło z Le Male od Jean-Paul Gaultier, tym klasycznym. No, też jest pachnidło oparte głównie na kumarynie, na tonce, na jakimś cynamonie, bla bla bla, przyprawach korzennych. I tu troszkę tak właśnie pachniało, taka męska tonka. Dobrej jakości w ogóle, ale to była właściwie tylko tonka. Nic więcej tu na mojej skórze nie wychodziło i dla mojego noska. Trwał na mnie z 9-10 godzin, także też bardzo, bardzo spoko. Projekcja bez zarzutu, taka umiarkowana z plusikiem może. Spoko. Superiore kolejny. I o tym pachnidle się nie wypowiem. A wiecie dlaczego? Bo dostałem uczulenia. W sensie nałożyłem je na skórę i wszystko było ok, ale po kilku minutach moja skóra zaczęła być bardzo, bardzo mocno czerwona, zaczęło mnie wszystko swędzić i niestety musiałem go zmyć, także z moją skórą się nie dogaduje. No nic, bywa, szczególnie w przypadku takich bardziej naturalnych pachnideł. Szkoda, bo zapowiadał się całkiem nieźle, fajnie, tak cytrusowo, ziołowo, nieco słono, balsamicznie, ale no niestety nie było mi dane go przetestować bardziej. Kolejny Aioku, ale w wersji wody toaletowej, EDT. Te perfumy pachną podobnie do wersji Extract, czyli też wychodzi z czasem troszkę tego fizjologicznego udu, chociaż tutaj nie czuję jakoś specjalnie cypriolu, bardziej jest to ten nieco fizjologiczny, blisko wschodni ud. Nieco też nut pudrowych mój nosek tu wyczuwa, takich właśnie trochę jononowych. Jonony to jest taka grupa aromamolekuł właśnie odpowiedzialnych za takie nuty irysowe, fiołkowe, i tu właśnie takie fiołkowo, cukierkowo-pudrowe nutki na mojej skórze
miałem wrażenie, że wychodziły. W przeciwieństwie do ekstraktu, te perfumy dłużej zachowują swoją świeżość, dłużej są cytrusowe, ud nigdy nie wychodzi na pierwszy plan, jest on cały czas w tle i głównie jest taki cytrusowo-ziołowy, bardzo, bardzo przyjemny. I trwał na mnie też bardzo długo, naprawdę, z 8 do 10 godzin i przez większość tego czasu był żywy, taki cytrusowo-ziołowy właśnie. Baza była taka jakby nieco pudrowo-piżmowo-sandałowcowa, też mi się kojarzyła z jakimiś takimi mainstreamowymi męskimi pachnidłami. Znaczy takimi pachnidłami dobrej jakości. Cyka właśnie jest nieco męska, no męska, drzewna, sandałowcowa, ciepła baza. No ogólnie naprawdę spoko, bardzo, bardzo fajny i podobał mi się bardziej od wersji ekstraktu i bardziej go cenię właśnie za tą żywość, za to, że te nuty cytrusowo-ziołowe są tak fajnie poprowadzone i do końca praktycznie z nami są. Trwał na mnie 8, 9, może do 10 godzin, też bardzo, bardzo spoko. Projekcja umiarkowana, spoczko, tyle. Olimpia ostatnia. I Olimpia jest śliczna, bardzo, bardzo ładne połączenie takich nut właśnie retroaldehydowych, mydlanych z nowoczesnymi nutami, takimi kwiatowo-owocowymi, jakaś róża, porzeczka, liść czarnej porzeczki. Naprawdę ślicznie to pachniało. Niestety, parametrowo na mojej skórze nie domagał, był to najdelikatniejszy, najkrócej trwający ze wszystkich zapachów tej marki. No, po jakichś 3 godzinach pachniał na mnie już bardzo, bardzo delikatnie, bardzo miło, nie? Tak pudrowo, cukierkowo, owocowo, ślicznie, ale bardzo, bardzo delikatnie, a po 6 godzinach praktycznie z tej skóry znikał. Szkoda, ale śliczny jest. Że może wasza skóra będzie bardziej łaskawa dla tych perfum, życzę wam tego. No dobra, tyle. Jeśli chodzi o takie moje top 3, to zdecydowanie Metarosa, Chypre i Anglais, czyli perfumy właściwie z tych najtańszych z całej marki. Metarosa kosztuje 560 zł za 30, Chypre 460, Anglais 400-470, także ja myślę, że nie tak źle. Znaczy inaczej, to jest droga marka, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Te perfumy są drogie i na pewno nie dla każdego, nie każdy będzie chciał wydawać takie pieniądze na perfumy, szczególnie w flakonie 30 ml. Jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast są to perfumy, po pierwsze, nie jest to jakaś marka produkująca klony, czy jakoś specjalnie inspirująca się trendami. To na pewno plus. Pachnidła są bardzo oryginalne. Raczej bardzo dobre jakościowo, nie wszystkie może przypadły mi do gustu, ale to kwestia gustu. No tak, ale jeśli chodzi o jakość kompozycji, jakość już tych składników, naprawdę nie jestem w stanie się do niczego przyczepić. Są to naprawdę, naprawdę godne polecenia pachnidła. Wszystkie, naprawdę wszystkie. I powiem szczerze, że jest to chyba najlepsza polska marka perfum, jaką testowałem. Na pewno bardzo się wyróżnia na rynku. No, ciężko o takie pachnidła gdziekolwiek, naprawdę. To jest takie pachnidła troszkę w takim stylu retro, nie? Tak jak kiedyś się robiło pachnidła z dużej ilości naturalnych składników. Mam wrażenie, że perfumiarz Bartosz Puzio jakoś też nie... wydaje mi się, nie wiem jak było, bo nie pytałem, ale też jakoś nie zwracał uwagę na te restrykcje, na ograniczenia IFRA. Jeśli chodzi o ograniczenia Unii Europejskiej, podejrzewam, że musiał, skoro wprowadził je do sprzedaży i legalnie je sprzedaje, chyba. No na IFRA nie trzeba patrzeć. Ktoś nie wie, czym jest IFRA. IFRA to jest takie stowarzyszenie, które zajmuje się bezpieczeństwem perfum. Na tym chyba polega ich praca, że wszystkie te składniki, które mogą powodować alergie i tak dalej, potencjalnie niebezpieczne, żeby jakoś tam w perfumach ograniczać, ale nie trzeba się do tego stosować. I wydaje mi się, że tutaj perfumiarz się do tego nie stosował i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, ogólnie to nie wiem, o czym mówiłem, o czym nie mówiłem, bo gadam to bez scenariusza na żywca, tak już mam, bo wolę tak nagrywać, chociaż czasami ten scenariusz taki troszkę, chociaż wypisane punkty mogłyby się przydać. Pomyślę nad tym, bo potem mówię za dużo, albo powtarzam, albo nie powiem czegoś, bo zapomnę. Nieważne, w każdym razie szczerze. Polecam. Świetne pachnidła. No może poza tą glorią, której nie rozumiem, ale może ktoś z was jakoś inaczej odebrał te perfumy. Natomiast 1060 zł za coś, co pachnie na mojej skórze 6 godzin i pachnie tak nijak kolońsko-sandałowcowo. Przepraszam, tak je odbieram. No nie, po prostu nie.
ale ogólnie zdecydowanie warte sprawdzenia. Także zamawiajcie Discovery sety albo lećcie, jak będziecie w Warszawie, albo tam mieszkacie. Odwiedźcie butik Jan Barba, bo naprawdę, naprawdę warto. Polecam. Adam Engler. Dziękuję. Jeśli znacie te perfumy, jak zawsze, zapraszam was do zostawienia komentarza. Tyle ode mnie. Dzięki.